Słuchajcie, mamy BMW X5, jakiś 2010-11 rok, tak myślę. Będzie serwis robiony olejowy i do wymiany mamy to łożysko lewy przód. I jeszcze pokażę Wam pod spodem, jak już jesteśmy, co mi się jeszcze dało wymacać. To o, zobaczcie tu, może tak. No, łącznik stabilizatora, prawy tył. Auto świeżo po zakupie. Nie wiem, pokazywać wam, nie pokazywać. Na pewno nie będę nic objaśniał, bo każdy sobie zobaczy, jak to mniej więcej wszystko wygląda. No, tutaj wiele nie zobaczycie, bo to wszystko jest zabudowane plastikiem. Ale na pierwszy rzut oka to tak sprawia auto miłe wrażenie. Hamulce nowe. Słuchajcie, nowe, bo nowe, nie tak, że coś tam poklejone. No oczywiście w X-Drive'ie. Felgi oczywiście troszkę by pasowało odnowić, ale no wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Tak ogólnie rzecz biorąc, proste, niepokrzywione. Wiadomo, że auto ma kilka lat już, więc nie jest nowe, ale widzicie, DPF na pewno na miejscu. Sądząc po tłumiczkach. Dobra, ja sobie przygotowałem, wiecie, zdjąłem sobie tą nakrętkę, bo dzisiaj kończę już na dzisiaj. Tak sobie pomyślałem, mówię, może tutaj zapsikać czymś, żeby jutro nie było niespodzianki, ale jak się przyjrzycie, czekajcie, wyłączę to światło, o, to tam jest czymś tłustym nasmarowane, więc myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Zacisk wiarzmem mamy już odkręcony, śrub nie ma. Czujnik zużycia klocków hamulcowych wypięty. Zaraz sobie przyniosę jakiś hak, żeby powiesić to jarzmo, żeby nie wisiało nam oczywiście na przewodzie. No i na jutro będziemy mieli prostą robotę. Myślę, że bez wyciągania tutaj, bez dospinania tych wahaczy, wystarczy odkręcić tam trzy śruby, chyba są, czy cztery. Cztery, przepraszam, tak, cztery. O, widzicie, na takiego torksa tam. I cała piasta z łożyskiem nam wyjedzie na zewnętrzną stronę. Słuchajcie, tą piastę BMC X5 wymieniam. Jedna śruba się nie chciała poddać. Ten frez tam w tym torksie obleciał, ten wielowypust, więc no nie ma się co z tym szczypać, ale nie o tym chyba chciałem Wam powiedzieć. O, patrzcie się, nawet gdyby to łożysko nie padło i chciało jeszcze chwilę pojeździć na aucie, to niestety, zobaczcie, pierścień magnetyczny od ABS-u jest już odklejony. On się trzymał tylko na korozji. Właśnie tak mnie zastanawiało, jak ściągnąłem tą piastę, czemu czujnik od ABS-u, bo on tak chodzi tutaj. Powiedzmy sobie, o, do czoła jest, czemu on jest wypiłowany tam. Druga kwestia, mamy tutaj nową nakrętkę, łożysko zakładamy SKF-a. Patrzcie się, taka przypadłość, stara nakrętka, nakręca nam się bezproblemowo, nowa nakrętka. Szkoda czasu, nie nakręci się na pewno, bo ja już tutaj siedzę nad tym z 10 minut. Widać tutaj, kochani, patrzy się, ślady młotka na tym przegubie niestety. I najprawdopodobniej to jest spowodowane tym, że ta nowa nakrętka nie chce złapać. Co ja to Wam chciałem powiedzieć? Aha, może tylko to, że jak rzeczywiście jest konieczność pieprznięcia w coś młotkiem, to żeby do tego celu używać, ja akurat tutaj mam pod ręką, to Wam pokażę, taki aluminiowy kołek.
kawałek sztabki, przepraszam. A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest na przykład takiego kawałek pręta miedzianego mieć do takich rzeczy. Jeśli już rzeczywiście jest konieczność, tak? Dobra, spróbuję tutaj delikatnie ten rant frezikiem takim do metalu, słuchajcie, przypiłować na końcu tego przegubu, bo być może tu jest po prostu rozklepany i gdzieś ten gwint nam na tej nowej nakrętce haczy. No i słuchajcie, chwilę potem nakrętka siedzi na miejscu, a ja używam czegoś takiego, mam kilka takich frezów, właśnie robią robotę. Kochani, chcecie wiedzieć, co was może zaskoczyć, na przykład przy wymianie oleju. Popatrzcie się, zacząłem korek wykręcać. Widzicie, on jest wkręcony po prostu pod skosem. Tam jest napchane jakiś, wiem, jakiś o-ring jest dany, podkładka. Dodatkowo prawdopodobnie jest na jakimś silikonie korek wkręcony. No, a mowa tutaj właśnie o tej BMC X5. Dobra, spuszczę ten olej, zobaczę, obejrzę, zobaczę, ewentualnie zrobimy nadwymiarowy korek z nowym gwintem i wkręcimy to po ludzku. Słuchajcie, z pomocą dla tego korka przychodzi oczywiście taki zestaw do naprawy właśnie korków w miskach olejowych. Jak to wygląda na aucie, popatrzcie, otwór jest już przegwintowany, oczywiście ten ściekający jeszcze olej powoduje to, że te opiłki wypływają nam właśnie w tą stronę na dół. Nic tam do środka nie idzie, psikniemy tam jeszcze jakiegoś zmywacza, żeby to, wiecie, coś rzadkiego jeszcze tak dynamiczniej bardziej spłynęło. Będzie dobrze. Słuchajcie, ten otwór już sobie przegwintowałem. Tutaj akurat to jest sprawa banalna. Problem jest troszkę inny. Nie wiem, czy wam zdołam pokazać, zanim olej napłynie. Z tej strony wyszczerbane było to, ta przylgnia, do której przychodzi uszczelka. Ja już to sfrezowałem. No ciężko to uchwycić, bo olej ciągle napływa. Teraz już jest sfrezowane. W każdym bądź razie w jednym miejscu po prostu tu było, brakowało nawet, gdybyśmy teraz korek nowy wkręcili, to i tak by nam koło uszczelki ciekło. Słuchajcie, no to zawsze się pojawia pytanie, jak takie rzeczy się przy aucie spotyka, bo to oczywiście auto jest pozakupowe, tak samo pierwszy serwis u mnie po zakupie oleje i takie tam. W jaki sposób ono było właśnie serwisowane, co kto robił przy aucie i w jaki sposób, daje do myślenia. Oczywiście ja tu nie marudzę, bo co tam, dla mnie to jest pięknie, normalnie tak pięknie, że aż fajka mięknie. Dobra, kochani, zostało jeszcze BMW-czce. Okay, mamy zapłon, kasuję sobie tutaj inspekcje wszelakie i zostało nam uruchomienie, sterowanie pompą paliwową, połącz, no odpowietrzy nam się układ, włączymy sobie aktywację, przegoni nam po prostu układ i będziemy palić zaraz. Dobra. Palimy dziada po tych wszystkich wymianach. Okej. Okay. Tam chyba gdzieś jakaś żarówka jeszcze nam się po drodze wyświetla. Tu komunikat, muszę sobie obejść, zobaczyć, o co chodzi. Serwisy pokasowane, olej wymieniony, filtry wszystkie. Tyle w temacie. Chcecie posłuchać może, jak ten silnik pracuje.
ładnie to idzie. Dobra, kończymy. Temat będzie zamknięty.